mniej więcej wyglądał? Biureczko, krzesełka? Trochę szersze, dłuższe i zielonym suknem obłożone. Egzaminator już nadchodzi. Michał Paszczyk! Polska! Kasprzykowski, proszę. Zapraszam, zapraszam. Dobry. Śmiało, śmiało, śmiało. Zapraszam, proszę usiąść. Tutaj, z panu, tak? Nie, proszę pana, na podłodze. Musimy od razu sobie ustalić aktor, kandydat na aktora, prawda? Nie żartowałem, oczywiście, bez przesady, proszę usiąść. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie. Proszę, 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 śmiało. Ale jakoś skromniej, na skraju. No, pan już bezczelny jest na początek. Nie można, tak, proszę pana. A więc chce być pan aktorem. Dlaczego? Dlaczego mnie to kompletnie nie obchodzi? Proszę pana, zacznijmy może od początku. Za chwileczkę przyjdzie mój kolega od dykcji. Już idzie. Wspaniale, że jest. Tak jest. Jak pan widzi, obejrzy pana pod każdym kątem. Tak. Jestem na tak. Pan zrozumiał? Czyli a miałem zrozumieć? No właśnie, czyli ze słuchem też nie jest dobrze. Przepraszam bardzo, mam jakiś obiad w zębach. O, już. Już lepiej? Dobrze. Tak. Proszę pana, ja bardzo przepraszam, tak, ale ja mam alergię na beztalencia i tak będę sobie troszeczkę smarkował. Kolega, nie tak ostro, nie tak ostro, bo nam go spłoszy kolega. Generalnie... A on podobno ma kasę na pączki. Dobrze. Po prostu jakiś... musimy pana trochę przycisnąć, musi być pan poddany lekkiemu stresowi, żeby po prostu zobaczyć, wie pan, na... A życie, które jest trudne, wie pan. Czasem ma się jakieś marzenia, by się chciało grać w filmach, a loduje się w szkole teatralnej na egzaminach. Zaraz, zaraz, nie, momencie, bo koledze się nie udało. Ja na przykład, przepraszam, zagrałem u Andrzeja Wajdy, proszę pana. U jego córki na urodzinach grałem skrzata, także wie pan, to nie w kij dmuchał, prawda? No, proszę pana, znaleźliśmy bardzo ciekawy tekst, który chcielibyśmy, żeby pan nam zinterpretował. Co kolega znalazł? Bo na pewno pan coś przygotował, ale my mamy coś lepszego. Proszę pana, jest to przepis na babeczki buraczane, proszę pana. Tak, wie pan, bo na pewno pan się przygotował po prostu z literatury. Myślał pan, że nie jest pan do zagięcia, a babeczki, albo ewentualnie pączki. Pojawiło się tutaj nazwisko na wielkiego reżysera. Czy mógłby pan na przykład pokazać, jakby ten reżyser czytał rolę aktora? Czy ja mogę o szalik poprosić w takim razie od pana? Oczywiście. To jest apaszka. Ja za pączki zrobię wszystko. To jakby w ogóle... A szalik? A szalik. Proszę. Tak, no dziękuję bardzo, rozłożę. Bardzo to ciekawe. Dziękuję ci, młody człowieku. Prawda, nie jest tam popiół i diament, ale możemy tam się tym zająć. Ugotowane i obrane buraki zmiksuj dokładnie blenderem na gładką masę. A w osobnej misce wymieszajmy. Nie, no to jest bez sensu kompletnie, no jakieś przepisy. Ja się nie trzymam przepisów, ja mam Oscara. Poznaję, Wajda, poznaję, kurde! Przygotowywał mnie do egzaminów Bartek Opania i jakby od niego wziąłem ten... Bartek Opania, on był przed chwilą, a się nie dostał, myśmy go wywalili. Proszę pana, no to może przejdźmy dalej. Wielkie nazwisko polskiego aktorstwa, Daniel Olbryski. Ten dla człowiek... mnie Dancio, proszę pana. Dancio? Tak, znamy się z imprezy u Wajdy, też był skrzatem, proszę pana, też zagrał. Daniel Olbryski do mnie inaczej mówi najczęściej. Jak? Ja do niego Dancio, a on do mnie odekasę. Ale to jakby... Tutaj ten tekst może wcielawszy się właśnie w pana Daniel. Daniel, zawsze muszę powiedzieć Daniel, żeby zacząć. Ugotowane i obrane buraki. Zmiksuj dokładnie blenderem na gładką masę. W osobnej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, kakao. Dobry jest! Cholera, no! Proszę pana. Nie może być tak, że mu słodzimy, po prostu, że jest słodko jak w pączkach. No. Powiedzmy sobie szczerze, aktor, który dostaje się za pierwszym razem do szkoły teatralnej, to nie jest aktor, proszę pana. W związku z czym mamy dla pana wspaniałe aktorskie zadanie. Mam takie zadanie. Ja chciałbym zobaczyć, przepraszam, bo to po prostu... Właśnie. Ja tak nawilżam, jak się stresuję, a... Soczysta wymowa, człowiek od dykcji po prostu. Panie matku, ja po prostu mam takie dla pana zadanie aktorskie, takie na koniec, na wyjście. Chciałbym zobaczyć pana plecy, jak oddalają się w stronę drzwi. Poprosimy o takie aktorskie zadanie. Proszę, 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 proszę. Wie pan, jak John Wayne
Obok pana jest zachodzące słońce, turla się taki krzak przez... Po prostu... Pan idzie i nigdy tu nie wraca. Dwa kojoty ujadają. Dziękuję. Wielkie brawa. Dziękuję, dobranoc.